Pytanie, co w trzecim rozdaniu? Upichci Rafa Nadal. Schwarzman cierpliwy, uczył go tej cierpliwości były trener, niegdyś grywający w Sopocie, Sebastian Prieto, świetny argentyński deblista. Grywał w parze chociażby z El Gordo, czyli Grubaskiem, Agustinem Calerim. Niektórzy mawiają Lilliput, bardzo skromne warunki fizyczne, ale przeogromne serce do walki, nadzwyczajny winner. Zmiana kierunku uderzenia, 1,70 cm i 64 kg wagi. To są parametry Diego Schwartzmana, który jako brzdąc oglądał bacznie mecze piłkarskie i tenisowe. Dwie wielkie nazwiska, dwie wielkie gwiazdy kojarzą się Schwartzmanowi z jego okresem dojrzewania. Juan Román Riquelme i Rafa Nadal, a więc dzisiaj gra przeciwko swojemu idolowi. Zmiana kierunku uderzenia, to jest sekret do sezamu, ale wcześniej contre-pied, a więc grę przeciwko stopom próbował wynieść na wyżyny Diego Schwartzman, chciał zaskoczyć Rafę. Conchita Martinez z otwartymi ramionami wita synów marnotrawnych. Był okres, kiedy hiszpańska armada seryjnie wygrywała Puchar Davisa, czy to w Sewilli, czy w Mar del Plata, czy w Palau Sant Jordi, w Barcelonie. A propos Barcelony, to w stolicy Katalonii urodził się przyjaciel Rafy, który dziś grał w Monte Carlo w ćwierćfinale gry deblowej. Mowa o Marku Lopezie. Mark Lopez sięgnął po złoty medal Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro z Rafą Nadalem, dzięki czemu Rafa jest podwójnym złotym medalistą Igrzysk. Pamiętamy, że ma złoto z Pekinu z 2008 roku i złoto w deblu w 2016 z Rio de Janeiro. W ten sposób Rafa dokonał wyjątkowego wyczynu, ma wszystkie szlemy. Puchar Davisa zdobywany wielokrotnie. Pozycję numer 1 na świecie miał w rankingu singlistów i ma również złote medale olimpijskie i w singlu, i w deblu. Ależ posmak gry kątowej zafundował nam Diego Schwartzman. Rafa tym razem przycupnął w korytarzu deblowym. Ależ antycypował Rafa Nadal. Subtelny wślizg Hiszpana ruszył niczym sprinter. A la Colin Jackson. Niegdyś wyśmienity płotkarz. I też wielki fan tenisa. Leworęczny Federico Delbonis postawił kropeczkę nad i, pokonując doktora Iwo Karlowicza. Ma wyjątkowo luźną kiś. Piękna praca nadgarstka. Po dziewiątym gemie pierwszej partii lotem błyskawicy przeniesiemy się na kanał Polsat Sport News. Na zewnątrz Rafa serve and volley. Ależ czarodziejska kombinacja. Wujek, który wymyślił, aby grać lewą ręką. Rafa wracał z treningów piłkarskich na Balearach, a Wujaszek optował za grą lewą ręką. Rafa Nadal 5-4. Przenosimy się do Polsatu Sport News. Najładniejszy widok, jaki ukazał się oczom Rafy, to pejzaż rodem z Argentyny. Przed laty grali na grze lodowej pokazowy mecz z Djokovicem nieopodal lodowca Perito Moreno. Piękna synchronizacja Marii Siski Pereo i Carlosa Moi. Vamos, zachwyceni
członkowie teamu. Miłość Rafy i jego wielki mentor, wzór, to Carlos Moya namawiał Rafę, aby nie bał się wyjść w inne obuwie, kiedy otrzymał powołanie na finał pucharu Dwighta Davisa jako 18-latek i stoczył przepiękny bój z A. Rodem, czyli Andym Roddickiem. Nadzwyczajnie sprząta przy sieci kolega Andresa Molteni. Z rzadka Schwartzman tworzy duet z Horacio Zebaszosem. Tą żelazną parą jest Molteni Schwartzman. Przed laty Hans Zimmer robił piękne zdjęcia. Dzisiaj wyjątkowe fotki robi Nowozelandczyk Don Kennedy. Rafa bezszelestnie. Roger Federer komplementuje Stana Wawrinka, mówiąc o tym, że Stan, zwycięzca turnieju w Monte Carlo w 2014 roku, też niczym bez wysiłku, jak baletmistrz, porusza się na mączce z Monte Carlo, ale Stan przegrał sensacyjnie z Pablo Cuevasem. Debelek nie zaszkodzi. Podwójny błąd serwisowy Rafy. Psecie. Rafa prowadził 4-1. Diego odrobił straty. Było po 4. Później Rafa był bezlitosny dla rywala, ale pierwsza partia szalenie wyrównana. Rafa szykuje się do szturmu. Próbuje kick serwisu. Serwuje na zewnątrz. Gra dobrze, ale Schwartzman udowadnia, że wygrana przed rokiem w Stambule nad Grigorem Dimitrowem w finale turnieju ATP 250 nie była dziełem przypadku. Bardzo rozsądny tenis prezentuje Diego Schwartzman. Game of touch. Dotyk, nie tylko siła, decyduje o powodzeniu. Rafa najwyraźniej zgubił źdźbło koncentracji. Mark Lopez. Sięgnął Rafa, drive volley, ależ passing shot! Tuż za piłka Nadala. Poszukał szansy przy drive volleyu Diego Schwartzman, ale na zwycięzcy turnieju ze Stambułu wystarczy cudowne minięcie, ależ passing shot Rafy Nadala. Kosmiczne zagranie. Ileż czaru i miłości jest w tych oczętach. Rafa drive volley, ależ passing shot. Cóż. Zmienił rotację Rafa i od razu Diego znalazł się w smaganej wiatrami Patagonii. Za uwagę dziękuję i kłania się Tomasz Lorek.